Witajcie w mojej solówce. Puste i nudne ściany potrafią zniszczyć urok każdego mieszkania. Dlatego dziś pokażę Wam, jak stać się witym stworzem i przyozdobić ściany drewnianą płaskorzeźbą. Co prawda nie będzie przypominała krakowskiego ołtarza, ale efekt będzie równie dobry. Do mojego projektu będę potrzebował grube kantówki, lakier bezbarwny i mocny klej montażowy. Na początku tnę kantówkę o wymiarze 10x5 cm na kawałki od 0,5 do 2 cm. Każdy element bardzo dokładnie szlifuję, aby wyeliminować zadry powstałe przy cięciu. Na tak przygotowane bloczki nakładam mocny klej montażowy. Ja robię to partiami po 10 sztuk. Teraz przyklejam je do ściany. Zauważcie, że staram się, aby elementy obok siebie różniły się grubością. Pozostało już tylko pokryć całość lakierem bezbarwnym, który zabezpieczy drewno oraz uwydatni słoje. Jak sami widzicie, w ten banalny sposób ozdobiłem kawałek ściany. Jeśli Wy posiadacie trochę więcej wolnego czasu, to spokojnie możecie udekorować cały pokój. Ja osobiście gorąco polecam ten patent. Thank you.